Dzień dobry, Grodzisku Łączności. Dzień dobry, słuchaj dobrze. Dziękuję, przyjął. ...414-52 do Grodziska. ...930 wjazd i wyjazd podany. Grodzisk 14-133. Proszę powtórzyć numer pociągu, bo przerwało. 14-133. Wyjazdowy na CM-kę świeci. Proszę się chronić. Świeci mi semafor P1, wyjazdowy na CM-kę na Stój. Coś na szlaku się dzieje? U mnie tutaj jest wszystko w porządku, nie wiem o co tu może chodzić. A po drugie, ja w ogóle padam, więc nie wiem. 1.30 musimy chwilę zaczekać. No ja stoję pod semaforem P1, 1800 metrów od pana nastawnik. Widzę pana, miał pan podany od poprzedniego dyżurnego wyjazd i według tego jest wszystko w porządku. Nie wiem co. Spróbujemy jeszcze raz zapodać, bo zobaczymy, czy coś to pomoże. Przed panem nie ma nic. To próbujemy. Dalej świeci? No, już się zmieniło na SBA. Dziękuję. Jest, wszystko gra. Jedziemy. Dobra, super, cieszę się.
31-128 przez 3 litry podane. Wrócił do 14-133, co z przelotem? Co dziś się poczekać na pandemię? Przyjąłem. W technicznym ulewnie wydłużeniu, bo cały czas czekam na EIT-433. Nie wiem, co z nim zaraz napiszę, bo od grodziskania jest spisywany. A jak jednak wyjdzie, to zablokujesz jednak ruch prawie do Opoczna. Wiem, może do Opoczna przesadam, ale na pewno do Białej Rawskiej. I no. Teraz mam przyjść do grodziska i wiem. Się 33 chwile czekamy przed wjazdem do Szalik, negocjuję ja po to, że lewym, żeby pociąg 132-033 puści. Wynegocjować 132-033. Ruszamy na tor numer 1. Dziękuję za cierpliwość. Znaczcie 33, proszę o uprzedzenie na tor lewy. Będziemy jechać w torze numer 2 niewłaściwym. 14-133 zgłoś się. Na odbiorze 14-133. Chwilę poczekamy przed szeregami, bo tutaj jest dosyć dużo pociągów, ale i tak nasz postój techniczny, więc mam nadzieję, że po prostu odbije.
i prawdopodobnie będzie jazda po torze niewłaściwym do Białojarowskiej. No właśnie, postój techniczny mi się skończył w tej chwili. Prawdopodobnie w celu, żeby mnie pendolino wyprzedziło, także z rozpędu też bym na dwójkę chciał. Dobra, zaraz wynegocjuję. Niestety 14 stki 3 Białorawska odmawia, gdyż po pendolino od razu chce wpuścić jakiś pociąg pendolino w kierunku Szeligów, wypuścić za towara, a ty będziesz się wlec trochę, więc jeżeli chcesz tam robić. Trudno się będę wlec do strzały. Dobra, to zaraz puszczam jak towar odjedziemy. To jeszcze nie ruszył? Rusza, ale muszą całe wagony mi wyjechać tam puścić. Jak ruszy, no to trudno, to niech jedzie. Ja się wycofać, bo jestem blizutko jeszcze tutaj. Po prostu puszczam część pociągów po torze lewym, a teraz to już odmawia więcej, żebyś nie jechał towarem po pierwszym. Więc za tobą teraz będzie jechać jakiś ITF, tam 14-133. Towar jaką masz rozkładową? Ja mam 60 teraz. Głośniej, coś nie słychać. 60 mam teraz. Napisz na czacie, bo nie słychać cię prawie wcale. O, super, dobra. Dzięki. 11-133 wpuszczam pod semafor R. Przyjąłem. Koryto 13-133 pod gwiazdem. A ty tu rządzisz. A słyszę na radiu, że się zatykają. Tytów, jak chcesz, to możesz mi ten 13 przydać na lewym do Szeligów, bo na razie nie jechać dalej, pendolino jedzie do Bajrawskiej, to na spokojnie dojedzie do Szeligów, a potem ja podam przed podjazdem. Tam to jest. To nic nie da, jak puściłeś towara i tak będzie zatwardzenie, dasz do strzałek. Ja wiem, myślałam, że Białorawska zgodzi na wszystkie te pociągi, a nie tylko na pendolino, no co ja poradzę.
No nic nie poradzi. Dobra, wszystko gra. No, okej, okay, spoko. Co odjadę na 146.043? Sto 133 puszczam dalej. Życzę spokojnej trasy i cierpliwości. Przepraszam, niedogodności. Dobra, dzięki. Spokojnej służby. Dzięki nawzajem. Pan pod semafor R w Szeligach. Który można powtórzyć? Można powtórzyć 146.043? Dobra, się panie dyżury, może powtórzyć, co pan mówił do mnie? Puszczam semafor R. A jakby jest... Jestem w ligach. Jeszcze nie za nastawnią. Nastawnią dosłownie. Puszczę dalej, jak szlak zwolni. 2-3 minuty są potrzebne. 146.043 puszczam dalej w szlak w kierunku Białej Rawskiej.
Tak, panie dyżurny, świecimy, bo kolejka cię robi. No, nie mogę, jak jeden mi blokuje. Panie dyżurny, nic nie blokuje, jak musisz... To już on jest daleko w już swoim. Już jest puszczone S2, więc proszę jechać. 1333 dostałem do napuszczenia po torze lewym przed chwilą. Zrozumiałem, dziękuję. Zmienił się właśnie dyżurny i teraz już pozwala. Proszę 1333 ustawić reflektory na tor na SD podłużenia właściwym. Czterdzieści jeden, 126, słyszycie?
Tak, słyszę cię, 41-126. Coś się tam dzieje przy Białej Radzkiej? Bo cały czas cię widzę, nie? Nie, nic się nie dzieje. Ja stoję przy semaforze. Cały czas. 41-126, poczekasz na no dobra, bo pociąg z drugiej strony. Tam się niedobrego musi dziać w takim razie. Na 13-133. A długo już tam stoić? No, dobry parę minut będzie. Niestety, dobra, nieprawda. W razie co daj znać, jakbyś już tam ruszał. Dobra. Sprzeciwka widzę, że też coś jedzie, strzeli w kierunku strzałek, znaczy stoi w kierunku strzałek. Okej. Miałem właśnie pół godziny zastój. 13.35. Przelot przez Szelgi podany po torze właściwym. Bo to Biały zablokował wyjazd, znaczy wjazd i puszcza teraz Icka 13.133 na Bozi. Na właściwej widzę, pojedziemy wtedy w trójkę i 41-120 tam coś tam pociśniesz na korytów, na szyliki. Cisnę jak tylko mogę. Szelgi w kierunku Białej Rawskiej podane. Dobra, Biała mi dała przelot w kierunku Szelik już. Thank you.
kilo 14, 133. Zatrzyj telefonu. To z przelotem do mnie. A jaki potem? 14, 133. 14, 133 już ci podaję. Dobra, dzięki. Świetnie, dziękuję. Bardzo słabo słychać pana w strzałkach. Dobra, słychać lepiej? Już lepiej. To był 45043, wjazd na to numer 3 i spuszczanie pendolino. Strzałkowicz 2033, skurcz do Wyczkowic. Jeśli chodziło ci o 13.33, to zgłaszam. 13.20.33, zmiana planów, stoimy na torze bocznym i przepuszczamy pasażerskich. Na 46.043, za chwilkę odjazd.